Dzień dobry, mamy już godzinę 10, więc myślę, że możemy już zaczynać. Nazywam się Marta Stężycka i w Sense Consulting wspieram przedsiębiorców w identyfikowaniu źródeł finansowania umożliwiających realizację ich potrzeb rozwojowych. Na dzisiejszy webinar zaprosiłam Adama Nowaka, naszego specjalistę dotacji unijnych, Dzień dobry. z którym porozmawiamy dzisiaj o trwającym w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości konkursie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, skierowanym do przedsiębiorców z Polski Wschodniej. Nabór do tego konkursu trwa do 22 grudnia bieżącego roku. Webinar zaplanowaliśmy na około 45 minut i w pierwszej części omówimy dla Państwa najważniejsze elementy konkursu, a w drugiej zaprosimy na sesję pytań i odpowiedzi. Oczywiście, jeżeli w trakcie trwania naboru pojawią się Państwu jakieś pytania, serdecznie zapraszamy do zadawania ich na czacie, a na końcu oczywiście na nie odpowiemy. Więc może zacznijmy od najważniejszego. Adam, jaki jest cel konkursu i do kogo jest skierowane wsparcie? W pierwszej kolejności potrzebujemy odnieść się do celu głównego, który wynika z programu operacyjnego Polska Wschodnia i na który odpowiada ten konkurs. Tym celem jest zwiększenie aktywności gospodarczej podmiotów działających na obszarze makroregionu Polski Wschodniej. I tutaj przygotowaliśmy dla Państwa taką małą mapkę, która przedstawia nam województwa wchodzące w skład właśnie tego makroregionu, czyli województwa warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie oraz świętokrzyskie. Mówiąc o podmiotach, mam tutaj na myśli przedsiębiorstwa z sektora MŚP, czyli mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które zatrudniają nie więcej niż 250 pracowników i właśnie do tych podmiotów skierowany jest konkurs. Natomiast celem konkursu jest sfinansowanie kosztów, które mają na celu wprowadzenie na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm, które działają właśnie na obszarze jednego z tych pięciu województw. Koszty te mają wspierać przedsiębiorców w diagnozie potencjału na tych nowych rynkach, przygotowaniu firmy oraz oferty pod kątem eksportu. Natomiast to, co istotne, zakres i specyfika działań planowanych do realizacji w ramach projektu musi bezpośrednio wynikać z modelu biznesowego. Okej, dzięki Adam. Ja ze swojej strony dodam, że warto, aby taki model biznesowy został zaplanowany i opracowany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, ponieważ bardzo istotnym jest przełożenie bardzo dużej ilości treści z modelu biznesowego do wniosku. One muszą po prostu być ze sobą spójne. A jeżeli mielibyśmy Państwu wytłumaczyć, Adam, do czego, jakby, jakiemu celu ma służyć model biznesowy, czy co on ma zawierać, jakie elementy? Model biznesowy jest tak naprawdę dokumentem, który ma uzasadniać potrzebę wprowadzenia produktów lub usług na nowe rynki zagraniczne. W tym dokumencie przedstawia się potencjał zarówno samego przedsiębiorstwa, który jest wnioskodawcą, ale także potencjał rynkowy, czyli taki, który pokazuje nam, że na danym rynku zagranicznym identyfikujemy grupę docelową dla naszego produktu czy dla naszej usługi. W modelu biznesowym jednocześnie przedstawiamy nasz produkt, naszą usługę, pokazujemy najważniejsze cechy, ewentualnie funkcjonalności czy parametry techniczne, które mogą świadczyć o tym, że nasz produkt czy nasza usługa jest konkurencyjna na rynku i będzie konkurencyjna też względem produktów, usług oferowanych na docelowym rynku zagranicznym. Tak jak Marta powiedziałaś, najważniejsze, żeby model biznesowy został opracowany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, ponieważ ten model biznesowy tak naprawdę uzasadnia działania, które są planowane do realizacji w ramach projektu. Ja może ze swojej strony wytłumaczę Państwu jeszcze jedną ważną rzecz. W konkursie tym bardzo często pojawia nam się pojęcie internacjonalizacji. Najprościej mówiąc, jest to po prostu proces polegający na rozszerzeniu działalności przedsiębiorstwa i przejście od rynku krajowego na wybrane rynki obce. Przejdźmy może teraz do wnioskodawców. Adam, jakie wymogi stawia przed nimi dokumentacja konkursowa? Tutaj musimy się odnieść do czterech takich najważniejszych wymogów. Po pierwsze, powiedziałem o tym, że wnioskodawcy muszą działać na obszarze makroregionu Polski Wschodniej, natomiast to musi być potwierdzone też wpisem do odpowiedniego rejestru. Najpóźniej, wpis ten musi być ujawniony najpóźniej w dniu złożenia wniosku.
W przypadku Krajowego Rejestru Sądowego wnioskodawcy muszą mieć siedzibę lub co najmniej jeden oddział na obszarze Polski Wschodniej. Natomiast w przypadku CEIDG wystarczający jest co najmniej jeden adres wykonywania działalności właśnie na tym terytorium. Po drugie, drugi jakby wymóg dotyczy przychodów ze sprzedaży. Bierzemy tutaj pod uwagę trzy ostatnie zamknięte lata obrachunkowe, czyli lata 2020, 2019 i 2018. Co najmniej w jednym z tych lat wnioskodawcy muszą osiągnąć przychody netto ze sprzedaży produktów nie mniejsze niż 200 tysięcy złotych. Natomiast dodatkowo muszą też osiągnąć przychody nie mniejsze niż 100 tysięcy złotych, które dotyczą wyłącznie tego produktu, który poddawany jest internacjonalizacji, czyli tego, który planowany jest do eksportu. Trzeci wymóg, przynajmniej w jednym z zamkniętych roków obrotowych, tych, o których powiedziałem, wskaźnik EBITDA pomnożony razy 2 musi być większy niż wysokość kosztów kwalifikowalnych w projekcie. Co to oznacza? Ten wskaźnik obliczany jest jako suma zysku operacyjnego przed odliczeniem podatków oraz amortyzacji, co przykładowo obrazując, jeżeli w danym roku obrotowym zysk operacyjny wynosił 300 tysięcy złotych, a amortyzacja 50 tysięcy złotych, czyli mnożymy sumę tych kwot razy 2 i efekt jest taki, że te 700 tysięcy złotych, czyli nasz wynik, to jest maksymalna kwota kosztów kwalifikowalnych w projekcie. I czwarta rzecz, czwarty wymóg, przedmiotem realizacji projektu nie może być działalność wywozowa i działalność handlowa. A jak nasi wnioskodawcy powinni rozumieć? Może w pierwszej kolejności tą działalność handlową? Działalność handlowa w zasadzie dotyczy pośredników handlowych, sprzedawców czy dystrybutorów. W skrócie mówiąc, wsparcie w ramach konkursu adresowane jest wyłącznie do producentów, czyli do wytwórców oraz do podmiotów, które bezpośrednio wykonują usługi. Okej. Wydatki kwalifikowane, jak wspomniałeś też wcześniej, nie mogą mieć znamion działalności wywozowej. Jak byśmy to mogli wytłumaczyć naszym słuchaczom? Działalność wywozowa, czyli działalność, która dotyczy bezpośrednio, czy jest związana bezpośrednio z ilością wywożonych produktów, ale także tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej, jest wykluczona w ramach konkursu 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Tak naprawdę tutaj wnioskodawcy muszą jakby zidentyfikować dotychczasową aktywność na rynkach zagranicznych, które są docelowe dla ich produktów czy usług. Zatem wnioskodawcy nie mogą być, czy może z drugiej strony wnioskodawca, jeżeli jest aktywny już ze swoimi produktami, czy to tymi, które będą poddawane internacjonalizacji, czy z produktami komplementarnymi na danym rynku zagranicznym, to w takim wypadku ten dany rynek zagraniczny nie może być rynkiem docelowym dla projektu w ramach konkursu Internacjonalizacja MŚP. Okej. A jeżeli mielibyśmy jeszcze doprecyzować, jeżeli wnioskodawcy mieli sprzedaż jednostkową danego produktu, sprzedali to raz, dwa razy, czy to też będzie działalność wywozowa? Tutaj już mówimy o działalności tak zwanej incydentalnej, czyli jeżeli ta sprzedaż nie była związana z jakimiś zorganizowanymi działaniami promocyjnymi czy działaniami sprzedażowymi, to w takim wypadku o tej sprzedaży nie mówimy, że była to działalność wywozowa, natomiast każdorazowo taki specyficzny przypadek, bo z takim mamy tutaj do czynienia, proponujemy też konsultować z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w celu w zasadzie uzyskania też wiążącej opinii ze strony instytucji, która organizuje konkurs. Okej. Myślę, że skoro już sobie omówiliśmy najważniejsze wymogi w stosunku do wnioskodawców, przejdźmy może do kosztów. Instytucja w załącznikach do dokumentacji konkursowej założyła koszty kwalifikowane, możliwe koszty kwalifikowane. Na co w takim razie wnioskodawcy mogą przeznaczyć dofinansowanie i jakie mamy limity, jeżeli takie są?
Tak, są oczywiście limity, z nimi też bardzo często się spotykamy, natomiast zacznę właśnie od samych kosztów kwalifikowalnych i ich katalogu, który w tym konkursie jest bardzo rozbudowany, jest szeroki i zróżnicowany, co w zasadzie w skali kraju jest ewenementem. Koszty kwalifikowalne w zasadzie dzielimy na dwie najważniejsze grupy. Pierwsza grupa to w zasadzie koszt usługi związanej z opracowaniem modelu biznesowego, natomiast druga to są koszty związane z wdrożeniem tych działań, o których model biznesowy mówi jako niezbędnych w celu internacjonalizacji produktów czy usług. W skład tej drugiej grupy wchodzą usługi doradcze, czyli takie, które mają za zadanie na przykład zbadać rynek docelowy pod kątem marketingowym chociażby. To może być także przygotowanie planu kampanii promocyjnej, czy też zaprojektowanie materiałów informacyjno-promocyjnych. To może być przygotowanie strony internetowej w języku obcym, czy też realizacja badań, które umożliwią późniejsze uzyskanie certyfikacji. Kolejny koszt kwalifikowalny to koszt usług specjalistycznych, czyli takich usług, które dotyczą na przykład analiz prawnych, czy tłumaczeń, czy też szkoleń. Natomiast to, co istotne w kontekście tych usług specjalistycznych, one nie mogą mieć charakteru ciągłego, czyli ich realizacja musi odbywać się jednorazowo. Kolejne koszty to koszty udziału w międzynarodowych targach, misjach gospodarczych i wystawach. Tutaj mamy do czynienia z kosztami transportu, podróżami służbowymi, noclegami, czy kosztami opłat rejestracyjnych albo wpisu do katalogu targowego. No i wreszcie piąty, ten w zasadzie najatrakcyjniejszy, czyli koszt nabycia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Limity. Po pierwsze, no musimy sobie tutaj określić jasno, że maksymalna kwota dofinansowania, jaką mogą uzyskać beneficjenci, to 800 tysięcy złotych. Ta kwota dotyczy wyłącznie projektów, w którym wnioskodawca wybrał co najmniej jeden rynek docelowy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. Natomiast jeżeli wnioskodawcy wybiorą rynki, które wchodzą tylko w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub dotyczą Szwajcarii, no to wówczas maksymalna kwota dofinansowania to 550 tysięcy złotych. Limity dodatkowe, koszt związany z opracowaniem nowego modelu biznesowego to maksymalnie 30 tysięcy złotych. Zakup wartości niematerialnych i prawnych to maksymalnie 100 tysięcy złotych dofinansowania. Zakup środków trwałych tak samo, maksymalnie 100 tysięcy złotych dofinansowania. Natomiast jeżeli sobie sumujemy wartości zakupów środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, to w takim wypadku limit ten to 150 tysięcy złotych. Okej. A jeżeli mielibyśmy się odnieść do rodzaju pomocy, która jest dopuszczona w ramach regulaminu konkursu? Tutaj występują w zasadzie trzy rodzaje pomocy. Najważniejsza, czyli pomoc de minimis, która umożliwia uzyskanie dofinansowania na poziomie 85%. Musimy pamiętać, że pomoc ta jest obarczona limitem. Na jedno przedsiębiorstwo przysługuje kwota 200 tysięcy euro, licząc trzy kolejne lata. Liczymy lata 2021, 2020 i 2019. W przypadku, jeżeli beneficjenci będą mieli już wykorzystaną pomoc de minimis, to jest możliwość też sfinansowania kosztów kwalifikowalnych z innych pomocy. Natomiast dotyczą one wyłącznie usług doradczych i udziału przedsiębiorstw w targach. W tym przypadku tutaj też mamy mniejszy poziom dofinansowania. Maksymalny poziom w przypadku tych dwóch alternatywnych pomocy to 50%. Okej, dziękuję. Mówiąc o kosztach, myślę, że warto, żebyśmy w kolejnym pytaniu do Ciebie przeszli do okresu realizacji projektu. Wiemy, że wnioskodawcy
aplikować środki tak, aby były one uznane jako kwalifikowane? To bardzo ważny temat w zasadzie, ponieważ realizacja projektu nie może rozpocząć się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Przy czym za rozpoczęcie prac nad projektem nie uważa się kosztów związanych z opracowaniem nowego modelu biznesowego, a także kosztów, które są związane z udziałem przedsiębiorców na targach. Mam tutaj na myśli koszty chociażby opłat rejestracyjnych, czy też wpisu do katalogu targowego. Rozpoczęcie realizacji projektu nie może być zaplanowane później niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosku. Przykładowo, jeżeli wniosek o dofinansowanie zostanie złożony 1 grudnia, no to musimy pamiętać, że najpóźniej 1 czerwca musi rozpocząć się projekt. Okres realizacji projektu to też jest ważne. On nie może być dłuższy niż 2 lata, 24 miesiące. No i wreszcie ten okres realizacji projektu nie może wykraczać poza datę graniczną, czyli 31 grudnia 2023 roku. Okej. Myślę, że ramy projektu będą tutaj dla wnioskodawców już zrozumiałe. A jeżeli mielibyśmy odnieść się do wskaźników. Wiemy, że każdy projekt dotacyjny zgodnie z wymogami musi zakładać realizację wskaźników. Jakie mamy przy tym konkursie? W przypadku tego projektu, ale nie tylko tego, bo w przypadku już wszystkich projektów unijnych mamy do czynienia ze wskaźnikami produktu i wskaźnikami rezultatu. Wskaźniki produktu wynikają wprost z samej realizacji projektu, natomiast potrzebujemy się tutaj troszkę pochylić nad wskaźnikami rezultatu, bo one są dość specyficzne. Mamy 3 wskaźniki rezultatu. Pierwszy to liczba przygotowanych do wdrożenia nowych modeli biznesowych i wskaźnik ten, czy wartość tego wskaźnika zawsze będzie przyjmowała wartość 1. Drugi wskaźnik, czyli liczba nowych rynków, na których wnioskodawca planuje wdrożyć swoje produkty lub usługi. No i wartość tego wskaźnika jest w zasadzie zależna od specyfiki projektu, czyli od tego, ile rynków docelowych nasi przedsiębiorcy wybiorą do internacjonalizacji. Wreszcie trzeci wskaźnik rezultatu, czyli liczba zorganizowanych kanałów dystrybucji. I tutaj też wartość uzależniona jest od specyfiki projektu i od tego, jakie działania są planowane do realizacji. Mam tutaj na myśli to, że jeżeli przykładowo przedsiębiorcy zdecydują się opracować materiały informacyjno-promocyjne, to te materiały już możemy traktować jako kanał dystrybucji. Wyjazd na targi czy wyjazd na misję gospodarczą to również są kanały dystrybucji. Także tutaj warto jakby zobaczyć, jaki mamy pełny katalog działań zaplanowanych w projekcie i odnieść to do tego wskaźnika dotyczącego kanałów dystrybucji. To, co ważne, wskaźniki oczywiście wartość bazową przyjmują jako 0, natomiast wartość docelowa jest wskazywana w roku, w którym projekt zostanie zakończony. Okej. Czyli mamy realizację projektu, która ma swoją datę początkową, ma datę końcową. Jak w tym czasie w takim razie, podpowiedzmy może naszym słuchaczom, wnioskodawcy powinni zaplanować finansowanie projektu? Wnioskodawcy muszą pamiętać, że finansowanie i rozliczanie projektu unijnego odbywa się przy zastosowaniu dwóch form płatności: zaliczek i refundacji. Refundacja to właściwie zwrot środków za wydatki projektowe, które zostały już podjęte i zostały podjęte z własnych funduszy. Natomiast zaliczka to są środki, które możemy uzyskać od instytucji zarządzającej i są to środki, które są możliwe do uzyskania przed poniesieniem wydatków. Natomiast tutaj potrzebujemy powiedzieć jedną ważną rzecz. Łączne dofinansowanie, które może zostać przekazane w formie zaliczki, nie może przekroczyć 40% dofinansowania projektu. Co to oznacza? To oznacza, że wnioskodawcy powinni być przygotowani na realizację działań projektowych z własnych środków, które dopiero po pewnym czasie
zostaną zrefundowane po złożeniu wniosku o płatność. Okej. Myślę, że wraz z Adamem już tutaj jakby przekazaliśmy Państwu najważniejsze założenia dokumentacji konkursowej, najważniejsze wytyczne. Myślę, że tą pierwszą część webinaru moglibyśmy już zakończyć. Chcielibyśmy w tej chwili może przejść do kolejnej części, którą zaplanowaliśmy dla Państwa, czyli sesji pytań i odpowiedzi. W trakcie naszego webinaru pojawiły się na czacie pytania. Ja w takim razie może zadam je Adamowi. Pani Ania, Adam pyta o podatek VAT. Czy w ramach tego projektu jest on kosztem kwalifikowanym w projekcie? Zgodnie z wytycznymi podatek VAT może być kwalifikowany w projekcie, ale tylko i wyłącznie wtedy, gdy przedsiębiorca nie ma prawnej możliwości jego odzyskania. To oznacza, że jeżeli przedsiębiorca posiada prawną możliwość odzyskania podatku VAT, to w takim wypadku ten podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym w projekcie, ponieważ będziemy mieli tutaj do czynienia z pewnego rodzaju podwójnym finansowaniem. Okej. Pani Dominika pyta, czy możliwy jest zakup używanych środków trwałych i jakie wymogi należy spełnić? Tak, możliwy jest zakup środków trwałych, natomiast są trzy wymogi, o których przedsiębiorcy powinni pamiętać, które są obligatoryjnie do spełnienia w przypadku zakupu używanych środków trwałych. Po pierwsze, podmiot, który sprzedaje środek trwały, on musi wystawić oświadczenie, które określa jego pochodzenie, czyli krótko mówiąc, skąd ten podmiot też posiada ten środek trwały. Po drugie, sprzedający środek trwały musi potwierdzić, że w ciągu ostatnich 7 lat ten sprzęt, ta maszyna nie była finansowana ze środków unijnych ani z krajowych środków publicznych. No i trzecia kwestia, cena zakupu używanego środka trwałego powinna być niższa niż cena zakupu nowego środka trwałego, analogicznego środka trwałego. Okej. Kolejne pytanie jest od pana Bernarda, z tym, że ja średnio rozumiem, może będzie to dla ciebie bardziej jasne, jeżeli nie, to poprosimy pana Bernarda może w kolejnym pytaniu o doszczegółowienie. Pan Bernard pyta, czy jeśli zaadoptujemy produkt na rynek zagraniczny, czy może to być w kosztach? Adam? Postaram się może odpowiedzieć, być może moja odpowiedź będzie też taka, której pan Bernard oczekuje. Jeżeli na danym rynku zagranicznym już państwo posiadają swoje produkty lub swoje usługi, a teraz chcą państwo zmienić jakby jego specyfikę, parametry, funkcjonalności i ponownie wprowadzić go na nowy rynek zagraniczny, to takie działania nie będą jakby uznawane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i takie działania nie wpisują się w założenia konkursu. Natomiast może jeszcze druga rzecz, która też być może trochę rozjaśni tę kwestię. W przypadku wprowadzenia produktów na nowy rynek zagraniczny możliwe jest sfinansowanie działań, które umożliwią właśnie tak jak pan Bernard napisał, zaadaptowanie produktu czy usługi do specyfiki docelowego rynku. Możemy mieć tutaj do czynienia z taką sytuacją, że rynek docelowy wymaga od przedsiębiorców, by ich produkty czy ich usługi spełniały pewne wymagania prawne, może techniczne. W takim przypadku w ramach projektu możemy zaplanować działania, które nasz produkt zostanie dostosowany do eksportu na rynek docelowy. Okej. Kolejne pytanie zadała pani Aleksandra. Prowadzi recykling i w planach swojego rozwoju chciałaby towar w postaci na przykład makulatury sprzedawać na rynek europejski. Czy będzie ten projekt skierowany, czy będzie mogła po sumie projekt zrealizować, czy mogłaby z niego skorzystać z wsparcia? To jest dość
Trudne pytanie, ponieważ jest związane z działalnością recyklingową. Czyli de facto jakąś usługą, prawda? Tak, dokładnie. Tutaj jakby uważam, że przedsiębiorstwo bardziej świadczy usługi recyklingu, natomiast produkt, który jakby to nie jest też produkcja, tak stricte. Natomiast chyba w tej kwestii potrzebowalibyśmy, to jest bardzo specyficzny przypadek, wydaje mi się, że w tej kwestii potrzebowalibyśmy już jakby kontaktu i skierowania zapytania do instytucji, która ogłasza konkurs. W takim wypadku każdorazowo jakby przedstawienie szczegółowo sytuacji czy specyfiki danego przypadku może nam dać odpowiedź bezpośrednio ze strony instytucji. Okej. Kolejne pytanie zadała pani Katarzyna. Czy firma, która działa już na rynkach zagranicznych, może wziąć udział w projekcie, aby wejść na nowe rynki? Tak, w zasadzie tak, jest to możliwe. Przy czym, tak jak wcześniej tutaj odpowiadałem na jedno z pytań, musimy pamiętać o tym, że nasza działalność w ramach projektu nie może być działalnością wywozową, czyli identyfikujemy, czy na tym nowym rynku zagranicznym dotychczas już były nasze produkty. Jeżeli nie, no to mamy klarowną sytuację, możemy je jak najbardziej wprowadzić na nowy rynek zagraniczny. Jeżeli tak, no to musimy tutaj zbadać, w jaki sposób ta dotychczasowa sprzedaż się odbywała, czy miała ona charakter zorganizowany, czy też były to jednostkowe zakupy przez na przykład jakichś indywidualnych klientów. Czyli wnioskodawcy powinni tak naprawdę przeanalizować swoją mapę krajów czy rynków zagranicznych, na których prowadzą sprzedaż, sprawdzić jej wymiar i wtedy określić, czy jest to sprzedaż intencjonalna, czy jest to sprzedaż już w większej ilości i wtedy łatwiej odpowiedzą sobie, prawda, na to pytanie. Więc pani Kasia zadała jeszcze pytania dotyczące modelu biznesowego. Nie wlicza się w rozpoczęcie projektu, tak, już na to pytanie odpowiedzieliśmy. Czy można taką usługę zamówić i zacząć realizować wcześniej i później ją rozliczyć w ramach projektu? Czyli pewnie pani Kasi chodzi o to, że prace nad modelem biznesowym rozpoczną się przed złożeniem wniosku, a rozliczy ją w ramach projektu. Pewnie musiałby tutaj wchodzić termin płatności faktury w grę, prawda? Zgadza się. Najważniejsze jest w zasadzie to, żeby model biznesowy został opracowany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Natomiast jego płatność, czy opłacenie faktury, która będzie dotyczyła realizacji tej usługi, ona może już nastąpić po dniu złożenia wniosku, a zostanie rozliczona po prostu pierwszym wnioskiem o płatność w sytuacji, kiedy projekt już zostanie dofinansowany. Okej. Pan Łukasz pyta, czy zakup hali kontenerów i pewnie usadowionej na nieruchomości należącej do osoby prywatnej właściciela firmy może być kosztem kwalifikowanym. Hala kontenery, Adam, czy to jako nieruchomość byśmy traktowali, czy jako środek trwały w takim razie? Uważam, że jeżeli mówimy o hali, to mówimy tutaj o nieruchomości. W tym przypadku konkurs wyklucza zakup nieruchomości, zatem będzie to koszt niekwalifikowalny w projekcie. Ja zawsze także swoim wnioskodawcom tłumaczę to w ten sposób, że jeżeli mamy nieruchomość czy budynek trwale przywiązany do gruntu, no to on już jest jako nieruchomość zgodnie z dokumentacją, więc tutaj Państwo po prostu musicie brać pod uwagę, że te środki trwałe, które w konkursie dopuszczone są jako koszty kwalifikowane, one muszą Państwu być pomocne do internacjonalizacji, czyli do wypromowania tych produktów czy usług na rynkach zagranicznych. A nie, myślę, że tutaj bardziej chodziło pewnie panu Łukaszowi o prowadzenie działalności gospodarczej, prawda? Więc może w tym kontekście pytał. Pani Ania pyta jeszcze o branże. Czy są jakieś preferowane w tym naborze? W tym przypadku nie mamy branż preferowanych, przy czym mamy preferencje odnośnie regionalnych inteligentnych specjalizacji. Instytucja jakby nadała pewne kryterium rozstrzygające, które mówi o tym, że preferowani będą ci wnioskodawcy, których projekt będzie wpisywał się
w regionalne inteligentne specjalizacje co najmniej 2 z 5 województw. Pewnie taką mapkę związaną z inteligentnymi specjalizacjami niedługo opublikujemy na naszych mediach społecznościowych. Wówczas Państwo też będą mogli zweryfikować, czy działalność projektowa, która jest bezpośrednio związana z Państwa działalnością, czy ona wpisuje się w te regionalne inteligentne specjalizacje i czy w takim przypadku będzie możliwe uzyskanie dodatkowych 3 punktów. Okej, bo Pani Kasia jeszcze nas pyta o warunki dodatkowo premiujące przy naborze. To może warto byłoby w takim razie, Adam, dodać tutaj jeszcze ten drugi warunek, który jest po prostu w kryteriach wyboru projektów dodatkowo premiowany. Zgadza się. Może w ogóle zaczniemy od tego, że mamy kryteria wyboru projektów, które określają liczbę punktów i wymagane minimum. To minimum to jest 11 punktów, natomiast możliwe jest też uzyskanie dodatkowych 8 punktów, które tak naprawdę zwiększą szansę na dofinansowanie projektu. Te 3 punkty, o których już wcześniej powiedziałem, dotyczą właśnie regionalnych inteligentnych specjalizacji. Natomiast drugie kryterium rozstrzygające jest związane już z przychodami, które wnioskodawcy osiągnęli w ostatnim zamkniętym roku obrotowym, ale te przychody dotyczą tylko i wyłącznie sprzedaży zagranicznej. I teraz instytucja premiuje te podmioty, które dotychczas sprzedaży zagranicznej nie odnotowywały. Jeżeli miały w ostatnim zamkniętym roku obrotowym 0% właściwie sprzedaży zagranicznej, wówczas wnioskodawca ma możliwość uzyskania w tym kryterium maksymalnej liczby punktów, czyli 4. Jeżeli to jest powyżej 30%, to w takim wypadku podmiot nie uzyska punktów, natomiast jeśli to jest między 0 a 30% w udziale ogólnej sprzedaży, czy przychodów ze sprzedaży, wówczas liczymy to takim dość specyficznym algorytmem, który dzieli nam 10-krotność przychodów z eksportu przez przychody netto ze sprzedaży. Okej, dzięki. Ja może jeszcze Państwu też dodam ze swojej strony ilość punktów, którą można zdobyć w ramach kryteriów wyboru projektów. Maksymalnie do zdobycia jest 19. Wnioskodawcy, aby przejść pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną i mieć możliwość w ogóle skierowania wniosku do dofinansowania, minimalnie muszą dostać punktów 11. Tak więc te dodatkowe punkty, o których mówi Adam, można, ale jakby nie są one wymogiem koniecznym. Jeszcze pojawiło nam się pytanie od pana Ryszarda. Jak jest z działaniami marketingowymi, a konkretnie promocjami w internecie? Facebook, Google Ads. Ile procent można wydać na takie działania? Konkurs w zasadzie umożliwia sfinansowanie kosztów, które są związane z usługami doradczymi, które mają za zadanie zaplanować na przykład kampanie promocyjne w sieci. Czyli mamy tutaj też na myśli Facebook czy Google. W tym przypadku, jeżeli chcemy oszacować, w jakiej maksymalnej wartości możemy zaplanować takie wydatki, no to musimy wrócić do wskaźnika EBITDA, czyli do tego wskaźnika, który nam określa, jaka jest maksymalna możliwa wartość kosztów kwalifikowalnych w naszym przypadku. No i to w zasadzie w tym temacie by było wszystko. Czyli pamiętamy o ograniczeniu limitu wydatków związanych z zakupami środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, limitem związanym z modelem biznesowym, a pozostałą część budżetu projektu Państwo mogą zagospodarować w sumie tak, jak potrzebują tego, jak będzie wynikało to z modelu biznesowego, ale te działania muszą także być jakby przez nich zaplanowane, prawda? Ja myślę, że na tym skończymy naszą serię pytań. Nie pojawiło się na naszym czacie żadne dodatkowe pytania. Jeżeli w międzyczasie albo po naszym webinarze nasuną się Państwu dodatkowe pytania, to serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami. Ja dzisiaj ze swojej strony serdecznie dziękuję Państwu za obecność i za uczestnictwo. Ja również bardzo dziękuję. Zapraszamy zatem do aplikowania oraz do odwiedzenia naszych profili w mediach społecznościowych.
pozdrawiamy Państwa serdecznie. Do widzenia. Do widzenia.